No i nie wiem, który dzisiaj kurs na motorku robię. Już jest godzina 19. Przestało padać i nie wieje już tak mocno. A ja właśnie zauważyłam, że kończy nam się paracetamol. Jest piątka dzieci chorych z temperaturami 39 stopni, więc muszę iść zaopatrzyć się na noc. W niektórych aptekach są lekarze, których można poprosić o pomoc. I w tej aptece jest bardzo fajny lekarz, który mówi, że właściwie to on mnie widzi codziennie. Ja mówię, no tak, bo codziennie coś się dzieje, ktoś wymiotuje, ktoś ma biegunkę, ktoś potrzebuje coś wody morskiej do czyszczenia noska i codziennie tu przychodzę. I tak, powiedziałam, o co chodzi, że mój mąż cały czas czuje, jakby miał wymiotować, a nie wymiotuje. I dostałam leki. Leki wzięłam od razu też dla dzieci, gdyby wymiotowały. I widzicie, tak tutaj od razu daję naklejkę, piszę dokładnie wszystko, jak to brać, kiedy brać, z czym brać. Bardzo, bardzo fajnie jest oznaczone, data, to wszystko. I nawet jest telefon do tego właśnie lekarza, gdybyśmy nie wiedzieli, gdyby coś się działo, można zadzwonić. Zapłaciłam 50 zł. Kupiłam wodę morską, środki przeciwwymiotne dla dzieci i dla dorosłych.